Istnieją alternatywne metody leczenia nadpotliwości. Najczęstszym takim zabiegiem, który stosujemy jako alternatywę do zabiegu laserowego, jest zabieg z użyciem toksyny botulinowej. Tutaj w przypadku tych zabiegów obserwujemy bardzo dobry efekt po zablokowaniu przewodzenia między układem nerwowym a gruczołami potowymi. Natomiast jest to zabieg, który trzeba co jakiś czas powtarzać, dlatego że skuteczność działania toksyny botulinowej jest w tym wypadku ograniczona czasowo. Są też takie obszary, gdzie preferowaną metodą jest właśnie metoda z użyciem toksyny botulinowej. Tutaj mam na myśli przede wszystkim okolice dłoni czy stóp, gdzie najczęściej właśnie stosuje się toksynę botulinową. W przypadku dużych obszarów, na przykład pocenia się w obszarze całego ciała, czy bardzo intensywnego pocenia się w okolicy pach, można też rozważyć metody chirurgiczne, metody polegające na, nazywamy tą metodę sympatektomią torakalną, czyli to już jest bardzo duży, poważny zabieg chirurgiczny, gdzie wprowadzamy narzędzia chirurgiczne do klatki piersiowej i klipsujemy nerwy odpowiedzialne za przewodzenie impulsów nerwowych do całej połowy ciała. Jest to metoda bardzo kontrowersyjna, bardzo rzadko stosowana w najczęstszych przypadkach nadpotliwości, wymagająca dużego doświadczenia, wymagająca odpowiedniego sprzętu, znieczulenia ogólnego, więc innymi słowy bardzo rzadko obecnie stosowana. Niektórzy lekarze też uważają, że powoduje ona szereg innych skutków ubocznych, czy może w przyszłości powodować szereg innych skutków ubocznych, które są trudne do zaakceptowania w świetle problemu, który ten zabieg ma likwidować. Więc jest to metoda na pewno bardzo, bardzo kontrowersyjna. Jest też szereg metod, które wytwarzają energię termiczną metodami przezskórnymi, na przykład metoda HIFU, która wykorzystuje skoncentrowane fale ultradźwiękowe do wywołania mikrooparzeń. Natomiast w chwili obecnej, mimo że istnieją nawet specyficzne urządzenia do likwidacji nadpotliwości metodą HIFU, metoda w długim okresie obserwacji nie jest do końca sprawdzona i nie mamy wystarczających danych na obecną chwilę, żeby z całą pewnością rekomendować zastosowanie metody HIFU. Tutaj jej użycie wiąże się też z dosyć znacznymi kosztami zabiegu, często porównywalnymi czy przekraczającymi koszty zabiegu laserowego. Więc oczywiście za mniejszą inwazyjność metody musimy tutaj ponieść większe koszty. No i tak jak mówiłem, metoda nie jest do końca w tej chwili jeszcze na przestrzeni długich lat sprawdzona. Niewielu pacjentów stosunkowo było leczonych tą metodą i trudno na dzień dzisiejszy powiedzieć, czy ta metoda w przyszłości wyprze inne metody termiczne, takie jak laserowe leczenie nadpotliwości. Mamy też metody bardziej klasyczne, jak na przykład elektroforeza, czyli działanie na gruczoły potowe za pomocą prądu galwanicznego, niskiego napięcia, co też w niektórych przypadkach może przynieść dobre rezultaty. Natomiast w tej chwili też od zabiegów elektroforezy zaczęto powoli odchodzić w momencie, kiedy pojawiły się zabiegi, które pozwalają na osiągnięcie dobrych efektów mniejszą ilością zabiegów.